Galerii Sztuki Zamek wczoraj odbył się ostatni wernisaż w tym roku. Wystawa zatytułowana Sztuka na Pomorzu to zbiór prac stworzonych przez osoby związane właśnie z tym regionem. Co dla nas z pewnością ciekawe, wśród 12 kobiet, których prace zostały zaprezentowane, są artystki powiązane z naszym miastem. Bardzo mi miło przywitać Państwa na wystawie pod tytułem Sztuka na Pomorzu. To cykl wystaw, który rozpoczął się na początku października wystawą na Zamku w Świdnie. Kolejna wystawa została otwarta w Międzynarodowym Domu Kultury Międzyzdrowia, a to trzecia wystawa z cyklu Galerii na Zamku w Szczecinku. Tym bardziej jest mi miło otwierać tę wystawę tutaj, bo sama pochodzę ze Szczecinka i tu, jak zostało wspomniane, gdzieś miałam okazję już wcześniej współpracować, czy chociażby część artystów, a przede wszystkim Wiesława Markiewicz pochodzi ze Szczecinka, mimo że przez wiele lat działał w Szczecinie i jest wykładowcą akademicznym. Wystawę cechuje przede wszystkim różnorodność, zarówno jeśli idzie o dobór autorów prac, jak i techniki, którymi zostały wykonane. Na ścianach Zamkowej Galerii przewijają się dzieła m.in. Ewy Czerwińskiej-Romanowskiej, Grażyny Gawędy, Agnieszki Jankiewicz, Ludmiły Sabatini, czy też goszczącej niedawno w Szczecinku Joanny Mieszko. Podziwiać możemy zarówno malarstwo tradycyjne, przez rysunek czy kolaż, a na artystycznej grafice w linorycie skończywszy. Dzisiejsza wystawa to wystawa wyjątkowa, nie tylko przez to, że są same artystki, same kobiety, ale również dlatego, że jest to zestaw naprawdę artystek z dużym dorobkiem. Nie tylko ogólnopolskim, ale również międzynarodowym. Jest to wystawa, która pokazuje artystki nie tylko działające na własną rzecz, tworzące własne prace, ale również współorganizujące różne wydarzenia. Wystawa i cykl wystaw, cały projekt jest możliwy dzięki wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, dzięki patronatu Marszałka Olgierda Gerlewicza. Również składam serdeczne podziękowania wszystkim burmistrzom miast, którzy również objęli patronatem ten cykl wystaw. Bardzo serdecznie dziękuję również pani Joli Kotterskiej za współorganizację. My również dokładamy się do podziękowań przede wszystkim dla opiekunki Galerii Sztuki Zamek, która pomimo niełatwych dla kultury czasów sprawia, że w placówce regularnie możemy spotykać się z różnorodnymi dziełami sztuki. A wystawę Sztuka na Pomorzu można zwiedzać jeszcze przez miesiąc aż do 20 grudnia.